Cześć wszystkim, tutaj Zenciak i moi drodzy, po pierwsze zostawcie łapkę w górę, jestem mega ciekawy ile w ogóle będzie pod takim filmem łapek w górę, więc dlatego tak w sumie dla własnego doświadczenia e, chciałem to sprawdzić, e, plus jeszcze chciałbym po prostu, żeby ten film miał większe zasięgi dlatego, ponieważ e, że tak powiem, no startuje mój serwer z słuchajcie sobota godzina 16, e, w sumie dwa dni zostały do startu e, co ja mogę wam powiedzieć, moi drodzy, jakie są zmiany sorry w ogóle za jakieś tam odgłosy w tle i tak dalej, nie, nawet nie montuję tego filmu, bo chcę, chcę nam to po prostu szybko przekazać e, nie chcę marnować waszego czasu jak i mojego, także po prostu szybko to sobie uzgodnimy. Moi drodzy, w sobotę godzinie 16.00, PL trybu Megadrop, oczywiście serdecznie was wszystkich zapraszam. Jakie są zmiany? Generalnie, mogę na początku pokazać spawn'a, bo fajny spawnik jest, już macie taki spoiler, pewnie już go widzieliście na beta testach w sumie. Co tam zostało w ogóle dodane? Generalnie są ukośnik osiągnięcia, nie będę wam ich na razie pokazywał, bo jeszcze nie są wgrane, ale na... Jakieś 99%, bo to nigdy nie wiadomo. Bo są jeszcze w trakcie, jakby robienia, będą już na starcie. Także moi drodzy, fajna sprawa. Oczywiście, słuchajcie, dodaliśmy do schowka yy, emeraldy. Y, że można sobie wpłacać emeraldy i je po prostu wypłacać blok emeraldów jak to działa? Y, szybko wam to przedstawię, po prostu kośnik schowek y, Wpłacacie, moi drodzy, lewym przyciskiem Prawym przyciskiem myszy wypłacacie proste, y, proste no, także super, wszystko wiemy y, Generalnie dodaliśmy jeszcze kośnik walka komenda, jeżeli masz gildię to po prostu się wyświetli I y, y, no, niestety zrezygnowaliśmy z logowania premium Ponieważ musimy jeszcze bardziej trochę jakby ogarnąć, jakby na przykład, że jeżeli ktoś zmieni nick, to żeby to działało no jest trochę parę jeszcze spraw, więc na razie zrezygnowaliśmy z logowania premium. Ale mi się zdaje, że już w niedługim czasie będzie dodane. Także nie macie się czym martwić, moi drodzy. Jest ogólnie mega dużo, mega dużo bugów poprawionych. Jakiś błędów, jakiś właśnie różnych takich rzeczy, które mogłyby lagować serwer. Także naprawdę rozgrywka powinna być me, mega płynna. I oczywiście Was serdecznie na to zapraszam, żebyście weszli. Szybka akcja, szybka akcja, szybko Wam teraz opowiem, jak wygląda start edycji. Przebieg startu wygląda tak. Startujemy sobie o godzinie 16 i od razu są żelazne sety. Żelazne sety są do godziny. Moi drodzy, nie do godziny, przepraszam. Przez dwa dni, moi drodzy, do poniedziałku macie żelazne sety, dlatego ponieważ nas nic niestety nam się nie udało zrobić żelaznych setów, e, ponieważ był jeden błąd, po prostu nie przewidzieliśmy czegoś e, A teraz macie aż dwa dni żelazne sety, także na pewno dużo osób się przez to ucieszy, więc oczywiście e, zapraszamy te gildie różne Pamiętajcie, 10 osób w gildii e, równa się. Gdzieś z ugieli równa się swagger za darmo na, jakieś, na parę dni Oczywiście piszcie w komentarze swoje niki, to może też również będziecie mogli wygrać jakąś rangę e, Dobra, jeszcze szybka jedna sprawa. W ogóle jutro o 13 macie film na kanale, też fajny e, zobaczycie sobie. E, dobra, co dalej zmieniliśmy w sumie, w sumie chyba no, te długi dużo naprawialiśmy ogólnie i będą jeszcze dodawane w trakcie edycji jakieś rzeczy, jakieś fajne nowości. I szybka sprawa jeszcze: przebieg edycji, właśnie jak mówię, żelazne sety przez 2 dni, kity włączamy, no tak mi się zdaje, nawet możemy po godzinie, ale jakoś zobaczymy, no tak po godzinie mi się zdaje, że możemy już włączyć kity, albo po dwóch, w sumie tak o 18.00. E, premium case'y tak samo i tak dalej, także e, na spokojnie. Chociaż już sobie po godzinie można to w sumie włączyć, bo to tam wyrąbane. E, stronę macie w opisie, wszystko macie w opisie. spika Discorda, wszystko, wbijajcie. Konkurs jest w ogóle na Discordzie, więc możecie wbić. E, dobra, już się tak za dużo rozgadałem. Nieważne, po prostu sami sprawdzicie. Wejdźcie, zthc.pl, chyba bardzo godzina 16, ja się z żegnam. Luwa.